Tym razem przygotowałem wpis na temat elektromobilności. O elektromobilności z perspektywy użytkownika powiedziano już bardzo wiele. Tematu można by było nie rozwijać, można go podsumować takim stwierdzeniem, że dla przeciętnego Kowalskiego elektryczny samochód pod domem to jest jeszcze śpiewka odległej przyszłości. Zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy gospodarki i przemysłu. PKN Orlen już dawno dostrzegł potęgę tego olbrzymiego, globalnego megatrendu. Na czym ten trend polega? Jakie gałęzie gospodarki wiąże ze sobą? Jak się do tego przygotować? O tym wszystkim piszę na moim blogu. Zapraszam do lektury.